Witam serdecznie. Drodzy Państwo, bardzo ważne to, co teraz powiem. Dziś cały dzień było pochmurnie, a mam zaplanowane nagranie, gdzie będę stał w żółtym rzepaku i u góry niebieskie niebo. Czyli tak jakby żółte na dole i niebieskie u góry. Chciałem zagrać tak symbolicznie te kolory i mieć jeszcze biało-czerwone dzwonki, cymbały. Było pochmurnie i wiedziałem, że raczej nie ma szans. Ale mówię sobie tak, dzisiaj jest rocznica objawień maryjnych w Fatimie i rocznica zamachu 13 maja na Jana Pawła II, papieża. Rocznica zamachu. Bocian siedzi w gnieździe. Bardzo ładnie sobie. Skąd taki bocian wie? Zmienię teraz temat, bo zapomnę. Drodzy Państwo, bocian wie, jak zbudować gniazdo. Łabędź wie, jak zbudować gniazdo. Gdzie, co i kiedy. Jaskółka ulepi. A my musimy brać kredyty, wyjeżdżać za granicę, tak? Wyjeżdżać za granicę, żeby potem ten kredyt spłacać. Niektórzy tak odsetki dowalą, że nie spłacą wcale. Znam takich. Tak. Ktoś chyba nas albo oszukał, bo jednak mimo wszystko, że jest dobrobyt, to ludzie tak do końca nie są szczęśliwi. Nie są szczęśliwi. Bo życie jest drogie. Ale to już tak, na marginesie. I mówię sobie tak, nagrania nie będzie, bo jest cały dzień pochmurnie. Jeszcze jak wychodziłem z kościoła, tam nad sądem chmury były. Ale ja zabrałem z sobą rzeczy, tak jakbym ufał, jakbym wierzył, że w to piękne święto objawień maryjnych w Fatimie wypogodzi się. Czyli ma być niebieskie niebo i żółty rzepak. Chciałem ten efekt, żeby było nie żółte i niebieskie. Drodzy Państwo, jak widzicie, jadę na miejsce nagrania, bo to miało być w tym wałcie. Słońce się wychodzi. No niesamowite, nie wierzę. A zabrałem z sobą białą marynarkę, dzwonki, tak jak do nagrania, czyli ufałem. I od razu przypowiem, opowiem taką opowiadanie z rekolekcji, pamiętam, ale w innej parafii. Ksiądz ogłosił, że będzie modlitwa o deszcz, bo była straszna susza od kilku tygodni, nawet miesięcy. Groził głód. I ogłosił, że w niedzielę na sumie będzie modlitwa o deszcz. Modlili się, śpiewali, suplikacje dla. I ksiądz mówi tak. Drodzy parafianie, dlaczego wy nie wierzycie w moc Bożą? Nie wierzycie w swoje modlitwy? Dlaczego żeście nie zabrali parasolek? No przecież jak ma padać deszcz, to dlaczego nie macie parasolek? No. Bardzo, bardzo mądre opowiadanie. Dziękuję za wysłuchanie. O, dojeżdżamy na miejsce i słoneczko. Niesamowite.